Dzień dobry kochani, witam was bardzo serdecznie w to niedzielne, słoneczne popołudnie. Jest jeszcze troszeczkę przyzimnawo, ale już widać, że natura budzi się z tego zimowego snu i my też ruszamy do dzieła z tym, co właściwie od jakiegoś czasu robimy, a mianowicie nasze spotkania. Bo na świecie dzieją się dobre rzeczy, no i mniej dobre rzeczy, które ostatecznie też prowadzą do dobrego celu. Jeżeli ktoś w dzisiejszych czasach jest na takim przyśnięciu i w takim letargu, to przegapia chyba najcudowniejszy czas, jaki kiedykolwiek nasza planeta miała do zaoferowania, a mianowicie do wyjścia z trwającego wiele tysięcy lat niewolnictwa. I dobrze jest, jeżeli w tym czasie, takim zacnym czasie na naszej planecie, jesteśmy baczni i uważni i patrzymy szerzej na to, co się tutaj dzieje. Ja jeszcze wam nie powiedziałem, stanąłem sobie tutaj pod płotem na mojej działce i tu u sąsiada od Darka i Agnieszki tu jest takie jeziorko, a wokół są no, płaczące wierzby. Tutaj mi na głowę sięgają. Piękne drzewa, widzicie, tam też opadają aż do wody niemalże. Jednak wierzby to są cudowne drzewa, które no, mają niesamowite właściwości prozdrowotne. Jak obetnie się jakiś konar z wierzby, to wypuszcza korzenie i wystarczy wsadzić do ziemi i od razu znowu rośnie. Bardzo płodna roślina, bardzo płodne drzewo to jest. I stoję sobie tutaj, bo taka fajna sceneria akurat z wodą. No i chcę wam powiedzieć, co szykuje się, a mianowicie robimy naszą kolejną enklawę światła. Tym razem jest to już ósma enklawa, która odbędzie się już za miesiąc pod Wrocławiem w miejscowości Gniechowice i zapraszamy na to spotkanie was wszystkich bardzo serdecznie. Ja tutaj kartkę sobie zrobiłem, zaraz wam przeczytam. Mamy już całą playlistę mówców, którzy przyjadą do nas i będą dawać swoje wykłady. No, szykuje nam się według wszystkiego petarda. Jestem tak podjarany. Myślę, że tym razem naprawdę damy czadu. Ja wam odczytam, kto do nas przyjedzie. A mianowicie, jeszcze nie jest poukładane chronologicznie, kto o której godzinie będzie przemawiał, ale już sam fakt, że ci mówcy będą u nas, to już jest super. Pierwszym mówcą Ewa Turek. Z tą dziewczyną zrobiłem już nagranie. Jak wiecie, ona jest od radykalnego wybaczania. To metoda niesamowita. Sam tego doświadczyłem, co się dzieje, jeżeli jesteśmy w stanie komuś wybaczyć, bo czuliśmy kiedyś do niego urazy. W życiu dzieją się naprawdę cuda. To jest uczucie, które później towarzyszy człowiekowi w życiu, którego nie da się kupić za pieniądze. I można to zrobić poprzez wybaczanie. Ewa będzie nam opowiadała, jak to wygląda, i ma jeszcze niespodziankę, ponieważ na sam koniec, nie wiem, czy to będzie pierwszy czy drugi dzień, zrobimy taki krąg i będziemy działać wspólnie, ci, którzy będą chcieli, i będziemy pewne rzeczy przerabiać.
po takich spotkaniach dzieją się po prostu cuda u ludzi w życiu. Pewne rzeczy się zadziewają, które nie chciały się zmienić od wielu, wielu dziesiątek lat. Drugim prelegentem Jan Taratajcio. No, tego człowieka nie musimy przytaczać, kim on jest, ani przedstawiać. Jasiu jest już dosyć długo w przestrzeni internetowej. On jest takim tyftlerem, czyli jest konstruktorem, z muzykiem, a przede wszystkim jest wynalazcą. Ma tak szeroki zakres zainteresowań, że nie wiadomo by było od czego zacząć. Zawsze jak jestem u niego, to w jego pracowni pełno wszystkiego. On jest, on 24 godziny na dobę coś tam wymyśla, coś tam konstruuje, coś układa, coś tam lutuje i tak dalej. Muzykę robi, no człowiek niesamowity, oczytany. Chyba większą część swojego życia chyba w bibliotece przesiedział, bo wiedza niesamowita. Zaprosiliśmy go do nas, będzie opowiadał o najnowszych jego odkryciach i o wielu ciekawych rzeczach. Jasiu ma zawsze coś do powiedzenia i to są bardzo wartościowe rzeczy. Małgosia Lorenz. Zrobiłem też z Małgosią już nagranie. Małgosia teraz przeprowadziła się z Wrocławia w kierunek Warszawy, ale przyjedzie do nas mimo wszystko, bo ma też do przekazania wiele fajnych rzeczy. Zajmuje się germańską ludową met i permakulturą. I to są dwie rzeczy, jakby, które można ze sobą połączyć i na tych zasadach, które nam oferuje natura, wspólnie z naturą żyć na tym świecie. Chodzić bosą stopą po tej ziemi, cudna rzecz. Jak tylko tutaj w ogródku pracujemy i nie tylko, i chodzimy bosymi stopami po ziemi, to człowiek czuje się tak wspaniale, człowiek jest zdrowy, zrównoważony, wybalansowany i przede wszystkim odczuwa to dziękczynienie Matce Ziemi za to, że możemy tutaj być na tej ziemi i wspólnie przeżywać te ziemskie doświadczenia. Darek Andrzejewski, na pewno tego człowieka też znacie. Wspólnie z Haliną Potocką robią regresje hipnotyczne i na pewno już nie jeden raz mieliście możliwość odsłuchać albo zobaczyć sobie taką regresję. Ja Darka oglądałem jeszcze będąc w Niemczech. Zawsze mi się te nagrania bardzo podobały. Byłem zachwycony trafnością tych spostrzeżeń i tego, co Darek potrafił zobaczyć w tej przestrzeni. Ale oprócz tego Darek jest jeszcze podróżnikiem i buszuje po świecie i zwiedza różne kraje i dokumentuje to. I tam, gdzie inni nie docierają, on tam jedzie i robi materiał filmowy, który później publikuje na YouTube. Można sobie jego kanały pooglądać i on przyjedzie też do nas i też da wykład. Jeszcze nie jest bliżej określony, ponieważ on ma też bardzo szeroką wiedzę. Jeszcze zobaczymy, co chcieliby ludzie posłuchać i co mogłoby być bardzo wartościowe, aby przedstawić. Ania Furmaniuk to też dziewczyna z UCH, która od wielu lat zajmuje się czymś takim jak homeopatia. Jak wiemy, to alternatywna wiedza do naszego klasycznego sposobu radzenia sobie z chorobami. Ja homeopatię stosuję od 98 roku. A więc no minęło już ponad 25 lat i powiem Wam, że jest to niesamowita metoda, niesamowita wiedza, która też jest
patrzona całościowo, holistycznie. I jestem bardzo szczęśliwy, że w Polsce znajdują się ludzie, którzy ciągną ten temat i też to propagują. Ja mogę powiedzieć, że ustrzegłem się wielu, wielu rodzinnych nieszczęść, bo tak mógłbym powiedzieć, stosując właśnie homeopatię. I dzisiaj jestem szczęśliwy, że po dzień dzisiejszy stosujemy to i możemy być świadectwem, możemy być jako ludzie tymi, którzy mogą poświadczyć, że to działa jak najbardziej i że to jest właściwa droga. Ania o tym poopowiada, ona też na wielu miejscach propaguje tą wiedzę i jak najbardziej będzie się z Wami dzielić i przekazywać tą wiedzę. No teraz mamy człowieka, petardę, tak powiedziałem, do nas przyjedzie Jurij Tymoszenko. Młody człowiek ze sąsiedniego państwa za wschodnią granicą, tam gdzie akurat szarpatyka się wytworzyła, jest już w Polsce od kilku lat. Człowiek niesamowity, określa się sam mianem mechanika ciała. Co on zrobił? Wziął kilka technik uzdrawiania, połączył w jedno i stworzył swoją własną, autorską technikę, którą likwiduje blokady, traumy i pewien brak przepływu energii życiowej w ciele i w ten sposób ludziom wraca słuch, wzrok, niedowłady odchodzą, ludzie nie umieją dźwigać rękami, naraz potrafią ruszać nogami, naraz też potrafią, różnego rodzaju bóle ustawają i wiele, wiele innych. On to dokumentuje przy swoich działaniach i publikuje w internecie. Natknąłem się na niego całkiem niedawno poprzez moją przyjaciółkę Magdę, którą pozdrawiam z tej strony i postanowiliśmy Jurija właśnie zaprosić do nas i powiedział, że da wykład i podczas tego wykładu, jeżeli ktoś będzie bardzo, bardzo potrzebował jego pomocy, to on na tym wykładzie pokaże, jak to robi i zobaczymy, jakie będą efekty. Także ja się na niego bardzo, bardzo, ale to bardzo cieszę i myślę, że Wam też się spodoba. Później będziemy mieli w jednym i w drugim dniu, rzecz jasna, koncert relaksacyjny, tym razem w wykonaniu Wojtka Krasuskiego. Ma wiele instrumentów ze sobą, jakie przywiezie, ostatecznie jeszcze nie wiem, ale muzyka, którą on robi, jest bardzo fajna, melodyjna, wpadająca w ucho, powodująca, że człowiek aż zapada w taki relaks, a przy takich wartościowych, intensywnych warsztatach i spotkaniach jak Enklawa Światła jest to nieodzowne, bo materiał i wiedza płynąca na tych spotkaniach po prostu aż przewody się nagrzewają. Także nam będzie potrzeba takiego zrelaksowania się i właśnie od tego będzie Wojtek. No i Cyprian Graczyk, nasz znajomy też z internetu, który jest astrologiem, przyjedzie na spotkanie. Myśmy się już osobiście poznali na innej enklawie, która była w Reńskiej Wsi i tym razem zaprosiliśmy go, ponieważ chciałby opowiedzieć o pewnym takim zjawisku, o pewnej grupie społecznej, o ludziach, którzy są w naszym społeczeństwie pewien typus, pewien charakter człowieka i cóż on powoduje, co się dzieje właśnie w tym naszym społeczeństwie, żeby zwrócić uwagę na takie kwestie, które są w dzisiejszych czasach bardzo ważne. Jego wiedza też jest szeroka i zajmuje się tym już od wielu lat i właśnie opowiada nam
z jego punktu widzenia, jak to wygląda. Ja już z nim przeprowadziłem rozmowy i jestem przekonany, że jest to dosyć ważne, o czym ma do powiedzenia. Na tym spotkaniu będziemy jeszcze mieli jednego lub dwóch mówców więcej, ale to jeszcze musimy dograć. Ale ze względu na to, że został miesiąc czasu, już puszczamy pierwszą zajawkę na tą enklawę. Także szykujcie się na start. Jeszcze raz powtarzam, Enklawa Światła odbędzie się 16 i 17 marca w Gniechowicach pod Wrocławiem. Już za miesiąc. Wszystkich zapraszamy bardzo serdecznie. Bierzcie udział w tych spotkaniach. One są wartościowe i dawają człowiekowi takie turbo do działania i rozwiewają wiele, wiele kwestii, które nas dzisiaj nurtuje. Łączmy się razem. Jesteśmy foliarzami, jesteśmy czarnymi owcami, jesteśmy buntownikami. I bardzo dobrze, że tacy jesteśmy, bo takich ludzi świat potrzebuje. Jak wy, jak każdy jeden z was osobna, a jak spotykamy się razem, to w nas jest tak niesamowita siła, że możemy stworzyć wielkie rzeczy. Ja to za każdym razem odczuwam, jak jestem na enklawie i widzę, jakie niesamowite właśnie efekty przynosi to później w kolejnych tygodniach i miesiącach. Także ściskam was bardzo mocno w ten niedzielny dzień, w to popołudnie piękne, z tym pięknym widokiem na to jeziorko moich sąsiadów i mówię wam już do rychłego zobaczenia. Trzymajcie się, cześć!